Przewodniczący Rady Nadzorczej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rozmowie z naszą stacją nie ukrywa, że pierwsze miesiące pracy nowego składu Rady, wybranego podczas czerwcowych częściowych zebrań Walnego Zgromadzenia Członków Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, były bardzo pracowite i miały też charakter organizacyjno-poznawczy, bowiem nowa Rada zapoznawała się ze strukturą i działalnością Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Takim stałym punktem w każdym kwartale, który analizujemy, to jest oczywiście analiza wyników finansowo-gospodarczych Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To jest przedmiotem naszej szczególnej troski. Oprócz tego w tym okresie analizowaliśmy zaległości czynszowe. Jest tego też sporo. Informacja dotycząca działalności kulturalno-oświatowej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Informacja dotycząca wyników finansowych związanych z remontami, z zakończonym właśnie programem w tym roku, programem termomodernizacji, bardzo ważny program, który się właśnie skończył. No i sprawy bieżące dotyczące głównie naszych lokatorów. A chodzi tutaj między innymi o to, aby zadłużenie mieszkańców z tytułu zaległości za czynsz, a takowe niestety jest, cały czas miało tendencję spadkową. Bardzo też poważnie traktujemy ten problem, żeby nie dopuścić do nadmiernego zadłużenia się członków, które później oczywiście będzie skutkowało wykluczeniem. Bardzo się cieszę z tego, że z ostatnich analiz wynika, iż zadłużenia tak zwane długoterminowe uległy zmniejszeniu. Owszem, są zadłużenia krótkoterminowe, ale one się utrzymują mniej więcej na stałym poziomie, może troszeczkę nawet ich przybywa, ale pozytywne jest to, że zmniejszają się zadłużenia długoterminowe wobec spółdzielni mieszkaniowych. To nas bardzo oczywiście cieszy. Mieszkańcy, którzy mają duże zaległości w opłatach za czynsz, w każdej chwili mogą przyjść do spółdzielni i porozmawiać o swojej sytuacji, a spłatę zadłużenia rozłożyć na dogodne raty. Ale to naturalnie nie jedyna kwestia. Co jeszcze? Biorąc pod uwagę ilość realizowanych remontów, ilość realizowanych zadań termomodernizacyjnych, nie można było uniknąć pewnego zadłużenia spółdzielni. Mam nadzieję, że w sposób płynny i w sposób, który nie zachwieje kondycją finansową spółdzielni, te wszystkie zobowiązania będą regulowane. Oczywiście nad tym czuwa cały czas komisja rewizyjna, która bardzo wnikliwie analizuje te rzeczy. Zresztą komisja GZM również. Tutaj naprawdę muszę bardzo podziękować przewodniczącym tych komisji, pani Jadwidze Bednarskiej, panu Piotrowi Parkitnemu, a również panu Jackowi Raszewskiemu, który jest przewodniczącym Komisji Kulturalno-Oświatowej, za bardzo duży wkład pracy i przygotowywanie się razem z członkami komisji do posiedzeń Rady Nadzorczej. No, ich praca jest nie do przecenienia. Naprawdę wszyscy bardzo się starają, żeby to funkcjonowało dobrze i bez zarzutu. Cały wywiad z przewodniczącym Rady Nadzorczej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej już w temacie tygodnia. Zapraszamy.